Kiedy wczoraj z tej mównicy zwróciłem uwagę na zbrodniczą skalę dokonań pańskiego resortu, blokada systemu lecznictwa pod pretekstem walki z pandemią, ćwierć miliona ofiar, wdał się ze mną w dyskusję jeden z kolegów czcigodnych posłów, lekarz notabene, i polemizował ze mną, twierdząc, że to nie ministerstwo winne, to winni lekarze. Lekarze, którzy sami ze siebie wychodzili przed szereg i nadinterpretując wasze zarządzenia, zamknęli drzwi przed chorymi, przed pacjentami. Jakiego pan jest zdania? Kto jest właściwie bardziej odpowiedzialny za tę hekatombę, ćwierć miliona zgonów nadmiarowych, czy zbrodnicza grupa z pańskiego resortu, która wspólnie i w porozumieniu wydała takie zarządzenia, czy lekarze mordercy, którzy postawili świat na głowie i uznali, że najwyższą cnotą będzie nie leczyć? Sto lat od śmierci świętej pamięci Antoniego Abrahama. Jakaż zmiana. Bycie Kaszubem przed 100 laty jako droga do polskości, do wolnej Polski. Dziś w eurokołchozowym post-PRL-u ideologia kaszubizmu lansowana między innymi przez niektórych przedstawicieli aktualnie totalnej opozycji jest ścieżką, niestety coraz szerszą, do wyprowadzania Kaszub z Polski. Jest sposobem kwestionowania spoistości państwa polskiego. I to w związku z tym rzecz dobra, zbożna, że wspominamy tego Kaszuba, który o Polskę walczył i wywalczył. To optymistyczna historia z dobrym zakończeniem. Oby i w naszych czasach udało nam się dobre zakończenie dopisać. Poseł Jan... Nie pij, nie pal, umrzesz zdrowszy. Szanowni Państwo, ludzkość korzysta z rozmaitych używek i jedna rzecz jest pewna, że walka z tym procederem, dzielenie tych używek na legalne, nielegalne, zawsze skutkuje, jeśli zostanie podniesiona na poziom reżimowy, państwowy, ministerialny, policyjny, skutkuje oczywiście nakręceniem koniunktury gangom, które trudnią się produkcją, przemytem, zbytem i reklamą tego typu produktów. I mamy tego historyczne przykłady. Chicago, czasów Al Capone, walka z kartelami narkotykowymi prowadzona przez rozmaite służby i instytucje państwa amerykańskiego. Ale mamy także polskie przykłady. Od przed rewolucją listopadową 1830 roku lud Warszawy ulegał coraz większemu pobudzeniu i wzburzeniu na tle monopolu alkoholowego i tytoniowego, który minister finansów, książę Drucki-Lubecki, sprzedał był pewnemu zasymilowanemu do ruszczyzny Żydowi z Podola, niejakiemu Newachowiczowi. I stąd wzburzenie ludu, rewolucja, noc listopadowa, lud Warszawy, wbrew pięknym legendom z czytanek patriotycznych, nie tyle na tle tam gwałcenia konstytucji przez księcia Konstantego, tylko właśnie na tle drożyzny tytoniu, spadku jego jakości i również alkoholu. Do dzisiaj w archiwum akt dawnych możecie Państwo znaleźć w grubych poszytach dokumentów z tamtego czasu, takie nadsyłane do Warszawy, także z innych miast, próbki tego tytoniu z fabryk Newachowicza, jak dziś pamiętam, w Lublinie, tytoń wymieszany z piaskiem, prawda? No, bo jeżeli tworzy się monopol, to monopolista, mając zagwarantowany zbyt, może nie martwić się o jakość. No i tak z tej historii, wracając do współczesności,
Nie możemy popierać, szanowni państwo, takiego systemowego podchodzenia do tego problemu, który reprezentuje właśnie ta międzynarodowa umowa, do której ratyfikacji państwo tutaj się przymierzacie, czy inaczej, już się przymierzyliście, a przyszliście tutaj tylko pro forma uzyskać kontrasygnatę Sejmu. Tutaj wszyscy kiwają głowami, że oczywiście palenie zdrowiu nie służy i ja kiwnę, jasna sprawa, akurat nie hołduję takim nałogom. Suma nałogów w człowieku jest stała, ale bywają one różne. Palacze, którzy stają się powoli mniejszością prześladowaną w naszym państwie, dziękuję zawsze bardzo. Znajdą schronienie także pod moim dachem. Popieranie takiego globalnego zamordyzmu ryglującego rynki dziękuję bardzo, używkami panie pośle. Nie jest wskazane. Bardzo. Pytanie brzmi, kiedy Polska wystąpi z tej zmowy złoczyńców, której patronuje obecnie WHO, Światowa Organizacja Zdrowia. Jest to organizacja niewątpliwie odpowiedzialna w znacznej mierze za zainicjowanie zbrodniczej operacji blokowania systemów lecznictwa pod pretekstem walki z mniemaną pandemią. Ta operacja w Polsce kosztowała nadmiarowo życie 250 000 Polaków i jak śmiecie państwo przynosić tutaj jakieś michałki na temat ścigania przemytników papierosów, które to michałki legitymizują działanie takiej organizacji jak WHO. Pytanie brzmi, kiedy się wypiszemy z tego klubu morderców i zbrodniarzy? W trybie oświadczenia poselskiego chciałbym odnotować, że na różnych etapach procedury są w Wysokiej Izbie aż 3 projekty, które deklaratywnie przez wnioskodawców prezentowane są jako mające służyć zwalczaniu obcych wpływów w Polsce w różnej skali. Od wpływów na poziomie agentury, wpływów dezinformacji, aż do tak twardych deliktów jak szpiegostwo. I oczywiście co do generaliów trzeba powiedzieć, że sprawa jest poważna i każdy poważny państwowiec powinien tym projektom przyklasnąć. W szczegółach oczywiście one mogą, powinny być i są przedmiotem szyderstwa ze strony klubów opozycyjnych, ale ja chciałbym wskazać tutaj na pewien kontekst. Otóż już 5 lat chyba mija, jak pożegnał się z Urzędem Marszałka Sejmu Marek Kuchciński, po tym jak nie tylko media, ale także i zeznający przed komisją sejmową wskazał na jego, powiedzmy, felery biograficzne związane z korzystaniem z przybytków rozkoszy ziemskich na Podkarpaciu z udziałem nieletnich Ukrainek i temu podobne. Oczywiście formalny powód dymisji był inny, ale takie były fakty. Pozwów żadnych od zniesławienia nie widzę, nie słyszę. Czyż nie jest zasadne podejrzenie wpływu ukraińskiej bezpieki na polskie życie publiczne przez osoby tak istotne jak eksmarszałek Sejmu, a później premiowany przecież szefostwem Komisji Spraw Zagranicznych? I drugi szczegół, fakt już historyczny, 2 eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości, Poręba i Legutko, jak doniosła prasa izraelska, przeprowadziło kapitulację na całej linii w sprawie ustawy o zmianie ustawy o IPN, która dawałaby państwu polskiemu, owszem koślawe, ale jednak narzędzie do walki z antypolonizmem. Pytanie nasuwa się samo, czy nie mamy do czynienia z mającymi charakter deliktu kryminalnego, zdradzieckiego, wpływami państwa położonego w Palestynie na polską domenę publiczną. I fakt ostatni, pani marszałek pozwoli, fakt ostatni, no pół roku mija od kiedy tu w Wysokiej Izbie zwracałem uwagę na to, że
Premier rządu Mateusz Jakub Morawiecki figuruje, jak donosi dziennikarz śledczy Leszek Szymowski, w aktach sowieckiej, niemieckojęzycznej, komunistycznej bezpieki. Dziękuję Stasi, bardzo, panie pośle. Jako tajny współpracownik, Jakob, student. Dziękuję. Pytanie, czy brak asertywności Mateusza Jakuba Morawieckiego w kontaktach z eurokołchozem, z Berlinem, z Brukselą Dziękuję bardzo, panie nie pośle. Jest tym właśnie motywowany?